Tak jak obiecywałem. Tak jak obiecywałem, będzie Sword and Sandals grane. Gra miecze i sandały, coś jak Fame MMA, ktoś napisał na czacie, bardzo mądrze, że napisałeś. Gierka dzieciństwa, można powiedzieć, informatyk podstawówek. O, idealnie, dobra. Także klasyczna giereczka. Klasyczne granie. To jest gierka, od razu wytłumaczę, kto nie zna. To jest gra typu wymyślasz swoją fabułę, nie? Żeby się nie nudzić. Dobra, także taki o. Go Murzyn? A można, można. Masz rację. Można powiedzieć takie trochę wyzwolenie, wyzwolenie. Taka gierka. Jak nazwać typa, co walczy z niewolnictwem? Abraham? Mojżesz? Ty, ale podobno według źródeł i danych historycznych Jezus był czarny. No to może, żeby było cenzura. Kurde, rzecz z kropką się nie da. O! Zobacz. No. Nawet podobny. Ja wiem, jak go nazwę. O! Jaki ma kolor Malik? Nie jest taki biały dosłownie. Taki jest. Weź ryj świni i nazwij Dis. Poczekajcie, jakie ma włosy Malik? Ty, takie ma? Tu jest Malik bez hełmu, a tu w hełmie. Czyli postać bardzo podobna, wydaje mi się, więc zostawmy tak jak jest. Ciapaty musi być. No ale nie ma tutaj takiego koloru, zobacz. 10 godzin tworzenia postaci. No to jest symulator ubierania. Dobrze, skoro nie gramy Malikiem Montaną. Nie no, Disa nie będę robił. Sayo? Nie da się. Pokażę wam myszką czemu. Widzisz to? Tego się nie da poszerzyć w tej gierce. Da się tylko takiego gościa w kształcie litery V, czyli mnie trochę. Dobra, Louis, robię siebie. To zagramy czarnym Spartiatixem, żeby było poprawnie. Hitlera się. Co ja powiedziałem? Porobarara, nic nie mówiłem. W sensie, nie piszcie już, nie bejtujcie mnie na słowa. Dobra, gramy, dobra, dobra. To. Dobra, jak ja z tym, to ja, to będzie łatwiej. To ogarnąć. Ja to bym sobie w siłę dodał, bo jestem silnym chłopakiem. No silny jestem. Patrz na to. Widzisz? Podniósłbyś to? Charyzmę, no gościu! Powinienem 10 punktów w to dodać, ale nic nie dodam, bo to jest tak jest średnio, jeżeli się pod to nie idzie. Pod one shot? Dobra, jak pod one shot, to w siłę idę. I defense to nie, bo pod one shot i w siłę. Dobra, zobaczymy, czy one shot działa w gierce. Ty, jak on to zablokował? Chyba ban za tą rękę. Ja tutaj taką technikę pamiętam, że się idzie tu. Generalnie w sumie ja nie wiem, czy ja tą gierkę kiedykolwiek przyszedłem. Moje marzenie przejść. Jezu, co? Teraz się skapnąłem! Ty, typ masz 70 armora! Odsuń się ode mnie. Nie no, nie ma szans go udupić. Ty. Aha. Jeszcze Zezo zrobił nas na koniec. Tak, będziemy szli pod one shot. I może staminę, bo pamiętam, że ona dużo dawała. No nie wiem, kupować czapkę? Ja pierdzielę! Jak on w tej czapce wygląda, ty? Ej, poczekaj, on nie ma po środku głowy. Znaczy, on nie ma po środku ciała głowy, widzicie to? Tylko ma tak w bok przechyloną głowę. A, bo czarny, racja. Czy nie idzie policja, lol? Graj. Gościu się na mnie drza, zapomniał, że mam czapkę i nic nie słyszę, idiota. No po co ty się na mnie tak drzesz? No my jesteśmy gladiatorami, gościu. Rozerwany na pół. Gdzie tą grę odpalić? No, na komputerze na przykład. Dobra, gościu. Jesteś w dupę jechany. Zauważyłem, że nie opłaca się walić power, znaczy power shotów. Tylko dużo lepiej jest quick, bo biją tyle samo, a ich. Jak mi wypieprzył, co jest? Dobrze, że nie jest idiotem i podskakuje obok mnie. Ej, bo ja nie zapisałem gierki, odsuń się. A już myślałem, jeden hit by zrobił ten rudy przyczłap. Ale dobrze, jest głupi. Boss zrobiony. A to wydaje mi się, że to był chyba najtrudniejszy boss w gierce, nie? Ej,
Buława jest lepsza. Ej, buława ma 15x45, a toporek ma 10x40. Ej, buławy są lepsze w tej gierce. Nie no, ale po co mam w agility pakować? Czad, zobaczcie, że dzięki Strange mogę kupić Iron Mace z TB. W sumie podobne. Zapiszę gierkę, bo się dało. Co 50 gold od gruby śmieciu? Jestem pewny, wiecie co? Że jakbym wziął biały kolor skóry, a nie czarny, to zapis byłby za darmo w kościele, ale że wiesz, to jest płatny. Także gierka nie polecam. Ale buława dobra, zobacz. One shotik. Boostuj crowd dla kasy. No dobrze. Ludziom się podoba, że się zasrałem na arenie. W sumie podobny ten tłum do was, czat. Też lubicie, jak streamer się obsra na streamie. Także podobnie reagują jak wy. Ja pajacerkę odpieprzył za pieniądze. Naprawdę, gladiatorzy to byli streamerzy tamtych lat. Dobra, mówicie, że w defa pakować. Ale zauważ, po co ja mam pakować w defa, skoro najlepszą obroną jest atak i jeżeli właduję tyle w obrażenia, że zabiję na hita typa, to po co ja mam się bronić? Przed czym? Skoro typ już leży martwy od uderzenia maczugą w potylicę. Nerwargen jako gladiator. A szkoda, że się nie da takiej wersji Sword and Sandals, że za bossów ustawiasz sobie na przykład streamerów. Ale taką gierkę, jak ktoś by zrobił w stylu Sword and Sandals, tylko bossowy to są streamerzy. Ale byłoby kozak. Bułę mi zapieprzyłeś? A no tu. Pokażę ci to, co znaczy przypieprzyć komuś. Fame MMA. Nie no, najsłabszym bossem w takim Sword and Sandals wydaje mi się tak. Random Bruce, potem byłby na przykład Netrodal. Netrodal i super atak dopuszcza psa na ciebie. Dobra, go na turniej. A, ninja tu jest. O, widzicie? Czyli jednak Sword and Sandals pomyśleli. Teraz z ninją się będę bił. Jednak pomyśleli, ale wizjonerzy. O kurde, nie zasejwowałem. Zamknij race partiatics, masz rację. Jak przegram, to 3 armora, gościu. Ty tu zgubiłeś się, rogaczu pieprzony. Mój stary też ma taką brodę. Może to on był właśnie, także sorry, że go zabiłem. Dobra, no to ninja teraz. W ogóle ty, zoba. Chciał być incognito na arenie. Ale zdjęcie mu ktoś zrobił. Ale ty, on ma nawet taki kolor jak ninja ma włosy. Chyba, nie? Poczekaj. Ninja, on na pewno się wyświetli. Ta, ma taki kolor. Jezus Maria. Ej, spróbujmy czat uderzyć go super hitkiem i czy to w ogóle jest realne, żeby to zrobić. Ty. Ty, ja to przerwałem? Aha, bo to się tu klika. Dobra, luj. Co jest? Dobra, ale ninja pokonany, także 200 tysięcy widzów teraz będzie dzięki niemu, dzięki. A, zapisać, racja, ale to 50 golda kosztuje, także nie wiem, czy warto. Jednak trzeba tak rozważnie zapisywać, żeby... Oli, on w zasięg, ty. Nie pokazuje, ile procent szans jest... Jo pierdziele, Sanjaya. Ale dopakowany pod tymi szatami. Ale dobra. Nie wiedziałem, że Sanjaya jest czarny, ale... Ten jaki w ogóle ulany na polikach. O, teraz turniej, dobra. To najpierw kupię itemy, zapiszę i idziemy na turniej. Ale ja mogę teraz buławę sobie kupić. Jo Nie no, wyobraź sobie kogoś trafić takim kolcem. To przecież na hita byś zabił wszystkich. Ty, ta buława jest większa od głowy? A nawet większa od głowy w czapce. Nierealne, ale dobrze. O Jezus, nie zapisałem. Nie no, ale dobra, bez przesady, przecież ja nie przegram. Ty tą buławą rozrywasz ludzi na pół, także też fajna ciekawostka. No 160 to bije. Ale tu jest kuzacki item. Aha, to o to wam chodziło, że to jest Diz. To teraz już rozumiem. O kurde, jak ja go zniszczę! Ja nie muszę zapisywać ani razu w tej gierce. Ej, co jest? Ej, dobra, nie próbujemy power shota. No spokojnie, jakim był słaby. Pokchamp. Dobra, zapiszę sobie teraz. To gold na tym grubaś! Podrożył. Czemu on to podrożył? Nie jestem przecież bardziej czarny niż byłem, ale dobrze, masz. Waży 320 LB, ile to jest? Ty, mój gladiator waży 150 kg.
O kurde, jednak dałoby się Marcinem grać. Przepraszam, nie wiedziałem po prostu, że oni tyle ważą. Chyba w zbroi. Co, ty gościu, przecież ja mam szmaty na sobie. No może ta pałka waży 20 kilo, ale no tak to nie jest. Ale, ale ludziom się podoba, jak on to robi. Uuu, ej, nabiję z nim to. Też sobie to nabiję? Ale się ludziom... Ale nabiję tego, ty! Dobra, próbujemy. No nie skacz, bo spada wtedy, idioto. Bo z tym ludzi tu nie ma, to czemu to spada? O, gościu, widzę, że się rozumiemy. Kurde, sorry, że się zdrzemnąłem. Ale dobrze, z różowym wąsem mnie rozumieją w tej gierce. U, nawet tańczy. Dla wyświetleń. Dobra, teraz się odsyń. A właśnie, przetestujmy. Dobra, jaka buława. W ogóle ja zaraz będę miał najlepszy item z gry, także wiesz. Patrz, teraz taka buława. Ty jeszcze dłuższa niż tamta, także powinienem mieć zasięg 8 razy taki. Całkiem fajny ten armor, bo klatę pokazuje i może się przestraszyć przeciwnik. Jeżeli dużo masz wpakowane w siłę, to wtedy masz dużo bardziej rozbudowaną klatę. No i można się przestraszyć gościa tak napakowanego, rozumiesz? To jest, wydaje mi się, takie psychologiczne podejście trochę. No save or no balls. Nie no, gościu. To tak jakby ci ktoś powiedział no gumas or no balls, rozumiesz? Save jest po to właśnie, żeby się zabezpieczyć. A nie, żeby mówić, że jaj nie masz. Właśnie dlatego, że masz jaja, powinieneś się zabezpieczyć, rozumiesz? Żart taki dla tych wtajemniczonych. Jaka twarz. Ale zły jest na mnie. Ty, da się jakoś defować w tej gierce? Ja pierdzielę, za stówkę mnie bije! Koniec gierki. On mnie za 100 bije z tego łuku. A on ma chyba z 10 strzał czy 5. Ja pierdzielę. O, dobrze, żeby te hitki bił takie z dołu. Nie interesuje mnie nic. Dobrze, dobrze, że mnie bije tymi autoatakami z dołu. Bo jeden chyba od góry i umrę, nie? Jezu, jak on jest głupi na szczęście. Oby był taki głupi całą gierkę. Jezus Maria, proszę. To była ostatnia strzała? Jest! Nie ma strzał! Dobra, czad. Jest szansa, że go pokonam. Boże, żebyś mnie nie uderzył. Ja... Poczekaj, ty. Co? Nie! Odsuń się! Odsuń się! Nie podchodź. Jak on bije, typ! O, dobrze, dobrze, jest głupi, jest głupi. Jest głupi, jest głupi. Jemu energia od tego nie spada. Widzisz to? Ale dobra, mam full HP. Dobrze, dobrze. Ej, może go ogram taktycznie. Bo nie wszystko się na siłę robi, tak? Czasem taktyki trochę trzeba. Boom. Odsuń się. Dobra technika, ty. Wydaje mi się, że to ugram tą techniką. O, dobrze, od strony tarczy stanął, czyli jest szansa, że... Chyba będzie... Jak mi pieprzy. Ale dobrze, dobrze, spokojnie. Odsunę się na wszelki wypadek. Spokojnie, jest to do ugrania, po prostu... Wiesz... Dobra, mam plan, czat. Nie... Jezu, przed głową mu się... Jak gumna pieprzyłem, ty! Ej, ej, ej. Będzie szedł, będzie szedł. Na hita będzie szedł. Patrz, 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 patrz. O! Ja... No po co się teleportujesz ciągle, pajacu głupi? I co, nie do wiarki? Pół na ciebie w marksmanie zasrany. Pok, czam. Tata, idę zasejwować, macie rację. A wydawało mi się, że to był jeden ze słabszych. Tak mi się wydaje, bo ja nie pamiętam, ja w tą gierkę długo, dużo nie grałem. Znaczy dawno, dawno nie grałem. Ale deszcz laguje tą gierkę, ty. Widzisz to? Jakie są lagi? Kiedy Outlast? A właśnie, miałem zerknąć tą gierkę. A nie wiem, możemy coś spróbować, ale to nie wiem kiedy. Na razie, tak jak mówiłem, jakaś dłuższa gierka będzie dopiero po tym, jak wstawię całego gotika na YouTube'a. Jaki czarny, ty. Panu tu brak. Jezu, ty jesteś nubem jakimś pieprzonym i za tyle bijesz?
Nie mogę, że takim mieczykiem da się tyle uderzyć. Może miecze jednak są dobre w tej gierce, ich nie doceniłem. Ty w ogóle, ty... Zobacz, tu ma z tej strony normalną twarz, a po prawej stronie ma taką rozsadzoną strasznie. Nie wiem czemu, ale to ciekawe jest. Ty taka pałkę, masz taką pałkę, wy nawet jej nie widzicie, poczekaj. Taką pałkę masz versus taki młotek, rozumiesz? I młotek jest lepszy. Taka pałka. W ogóle ta żółta jest broken wygląda, ale ten jest młotek lepszy. Kurde, deszcz pada na turnieju, będą lagi cały turniej. Ale ładnie gierka chodzi nagle. Nieźle, co się stało? The Great Beast teraz typek. To jest ten z YouTube'a, co donaty daje streamerom, także może się załapa. Mogę cię wyzywać, a ty mnie nie, bo jesteś osobą publiczną. Zamknij mordy, przyczłapie pieprzony w dupę, nie będziesz mnie obrażał na moim streamie. Bym ci wyrwał te uszy, uszatku, na live'ie się spotkamy kiedyś. Przepraszam cię. Nie mówiłem do ciebie, akurat wujek na Skype zadzwonił i nie zauważyłem, że odebrałem. A wujek ma uszy duże. Ty w ogóle typ, żeby się wtopić w tło areny, chociaż jest różowy, więc nie wiem jak, to sobie brodę zrobił jak kolor skóry, ciekawe nawet. Nie pamiętam takiego bossa w ogóle. Jest chyba jakiś słaby w takim razie. On se zrobił jakieś buffy se dostał. Nie. Ja się obsrałem troszeczkę, bo se buffy jakieś dał, widzieliście? Ty dał sobie jakąś łapkę, ale dobra, luj, lejemy go. Ja pierdziele, co? Śmiech na sali. Ta gra jest durna. Nie no, idę się wyszczać, poczekajcie. Ta gra jest durna. Mam save'a, tak? Dobra, czat, gramy dalej. Ty w ogóle typki z procami są najgorsi, bo mają proce. W ogóle miecze są dosyć słabe, bo nie dużo nimi biją. Ja pierdziele, ty jesteś pionasem! Jezus, dobra, luj, robimy technikę jak naucznika. W HP trochę pójść? Ty, masz rację, chyba pójdę trochę w HP, bo to jest słabe, że oni mogą mnie tak lać. Ty w ogóle ma taki duchowy miecz. Przezroczysty jest. Ej, to jest chyba jakiś typek, nie doceniłem go, a to jest jakiś szaman. Dobra, lejemy go na pałę, bo jest okazja go zabić. Dobrze, luj. Ten to słabiutki jest, bo ma taką małą pałkę, widzisz? Już dostał hita w mordę. A właśnie, jak skacze? Niezły skok. Dobra, dawaj gościu, tylko się trochę sram, że znowu donate'a im wyślę i będę hita zabiję. Dobra, muszę go ubić zanim wejdą mu te skille. Ja pierdziele, Boże, to jest nierealne! I on teraz za każdym razem będzie mnie tak zabijał? No przecież on jeden hit potrzebuje tylko. Dobra, szybko. No gościu, nie pij tych pot... No nie wierzę, pierwszy typ mnie zabił! Jaka to jest głupia, jak nie wiem. Nie przejdziemy jej czat. Znowu on? Nie, no ten ma topór jak... Ja pierdziele, Spider-Man cyklop. Boże, goście, ty wiesz, że skaczesz wie dalej niż widzisz? To po co ty to robisz? No co ty robisz? Jezu, on jeszcze łuk ma. Tak, tak, to chyba będzie trzeba tak robić. Dobra, zrobimy tak, po prostu czekam. No ale nie, no skoro on mnie na hita może zabić. O! Żyje! Chyba mu się skończyło! Odsuń się, nie, muszę odetchnąć, Ja pierdzielę! Boże, jeden hit! Jest! 37,5 kafla. Jezus Maria. Boże, jakbym miał konfetti. Aluj. Dokładnie. Gitarka. Tak, safe szybko robione. Za 150, ale już jestem bogaty. Cebulaczek dał na gold brodę 5 zł. Pozdrawiam Kacpra S. Hehe i tych lamusów w RL oraz Mufasę.
Mufasa? Twój kolega ma na imię Mufasa? Zawsze chciałem mieć czarnego kolegę, nie wiem czemu. Tak w filmach było promowane, to chciałem. Zazdroszczę ci trochę, ale też pozdrawiam oczywiście twoich kolegów. Ja to miałem kiedyś, że jechał ze mną Murzyn, taki dzieciak, nie? Ja miałem wtedy 15 lat może, on miał chyba z 11. No i ja tam ich przekonuję, że mi mandatu nie dali, wiesz jak jest, nie? Bo oczywiście bez biletu i oni w końcu mnie puścili. Tak się odwracają, puszczając mnie patrzą, a Murzyn właśnie wysiadł, nie? Bo to w tramwaju wszystko było i jeden kanał do drugiego mówi, że mu ten... Jak jest takie drzewo, bambus, nie? No to właśnie powiedział nazwę tego drzewa i że mu uciekło. Tak powiedział. Nie mogę tego chata powiedzieć, bo bana dostanę, ale rozumiesz? Banę czemu? Nazwę drzewa powiedziałem, tak bym powiedział, że dąb mi uciekł. Ale mi dąb spieprzył. No i to też jest niby banowane? Nie mówisz. Kurde no, wąsaczu pijewszony. Nie mogę, że oni... Tyle hajsu mi zabrałeś. Ja jestem bogaty, to luj. Magic? A właśnie ty, ile trzeba w Magic? Chyba 13 na Fireballa. A w luj dodam na wszelki wypadek, bo nie będę miał przed turniejem. O, jeszcze błyskawica! Ej, błyskawica lepsza. A, to jest z bliskiego zasięgu. Nie interesuje mnie nic, tylko o, jak to płaci. Dziękuję. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Daj do Vitality chuju fake FVD winkelft klift że w dziś sadni wakt na ognać JK SPXT1 SPXT2 WW XD. Dziękuję ci bardzo. Dobra, kupię dwa fireballe i jeden ten piorun. A save. Tak, 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 dziękuję chat, dziękuję. Dobrze, że wy jesteście. 25 tysięcy potek? Ty gruby śmieciu. Za wszystko by chciał, za wszystko. O, fajne. Ej, fajne. Ej, zarąbista jest magia. Ej, to ma zasięg ogromny. A tam było napisane, że mały zasięg tego, spela. Ale oszukali na ulotkach. W ogóle to jest jakiś Wizard Sagan, także może będzie mag jakiś, prawdopodobnie. To może być dosyć trudna rzecz. Dobra, Wizard. Ty, serio Wizard, bo mam Rabadona. Jebszony, pewnie jest 1000p. 1000p Wizard, PogChamp. Ty chyba silny jesteś, czuję. O ja, Boże, żeby nie biegał szybko. Daj podejść. Jezu, zabił mnie chyba. Nie! Koniec, przegrałem. On mnie zabije z łuku. Jeszcze mnie podpalił łukiem! Jezu, zbij mnie dolnymi strzałkami, proszę cię. Dobra, daj się leczyć. Jezus, czemu on jest taki miły dla mnie? Ty, jest szansa, że go pokonam. Ty, co jest 5? Ty, a teleport zrobił! To niezły czarodziej. Jesteś czarodziejem, Harry. Kim jestem? Dobra, gitara. Pięknie. Następny boss do kolekcji. Ten Rabadona miał. A i tak pokonany. Chyba Arkuel był? No też mi się tak właśnie wydaje. Nowy fireball wleciał. Dobra, przetestujmy. 374. Ja pierdzielę. Jezus, nowa burza! I takie coś, ale to jest nie... Znaczy to jest ten kręciołek, ale to może chyba nie uderzyć. Przetestujmy co lepsze, patrz. Ty, ja wyszedłem w turniej przypadkiem? Ty. Czy ja wszedłem w turniej? Ja pierdzielę! Nie zasejwowałem. Dobra, jedyne co mogę zrobić to przejść to na hita, więc spróbujmy. W ogóle on ma hełm tego, Disa z trzeciego bossa. Teraz zauważyłem. Nie, to nie, chyba nie ten miałem. The Slave Driver. O, Driver, to wiecie kto to? Nie muszę chyba mówić. 1130 HP. Odsuń się, bo masz Bloodlusta, ty. Co to w dupę było, typie? To był ten skill. Ty, ale spele są tak broken, że zanim do mnie patrzy, za ile mu HP. Nie no, nie może ze mną wygrać. Słaby ten boss. Chyba mnie tym nie sięgnie. Yes!
Następny. Ej, ale ja nie mogę, czad. Brniemy przez tą gierkę tak o, nie? Jak lodołamacz. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.